Siema, witajcie na naszym kanale IG Fishing. Dzisiaj odcinek z rubryki know-how, także taka poradnikowa seria. Dzisiaj taka naprawdę podstawowa rzecz, czyli sposoby zbrojenia przynęt, te podstawowe. Będzie to zbrojenie w główkę jigową, w główkę trójkątną, taką mniej standardową może, ponieważ bardzo lubię osobiście jej używać, jak również w czebulaszkę. A będziemy mieli też dla Was taki fajny bonus, może ciekawostkę. Ja na przykład za często nie używałem tej techniki, właściwie to w ogóle nie używałem tej techniki, znam ją, bo tam wiadomo, że śledzi się nowe trendy, natomiast tu na Ukrainie, czy właściwie powinienem powiedzieć w Ukrainie, jest ona bardzo często używana, bardzo lubiana i mój kolega tutaj, Wania, wytłumaczy Wam to, dlaczego tak jest po prostu, czemu jest ona tak często używana tutaj w Ukrainie, także chyba zaczynamy, tak? Okej. Jeżeli chodzi o zbrojenie w główkę okrągłą, standardową, to wiadomo, to co najważniejsze, to dobór długości haka. Jeżeli chodzi o dobór ciężaru haka, wagi jak gdyby główki, no to jest to już rzecz na tyle specyficzna dla łowiska, albo dla tego, jak w tym momencie zachowują się ryby, jak gdyby, w jaki sposób prezentowany pokarm chcą pobierać, że dzisiaj nie będziemy poruszać tego tematu. Jeżeli chcecie, to możemy spróbować to poruszyć w następnych odcinkach, dajcie nam o tym znać. Natomiast dzisiaj tylko, jeżeli chodzi o dobór odpowiedniej główki, jeżeli chodzi o jej wielkość i kształt. Także tutaj, jak widzicie, mamy taką najbardziej standardową i najbardziej popularną główkę, jaką używamy w Polsce, z tak zwanym owianym kołnierzem. Oczywiście wadą takiego czegoś jest to, że ten kołnierz potrafi no po prostu szybko niszczy jak gdyby korpus gumy wykonanej szczególnie z miękkiego silikonu, a moim zdaniem w ogóle nie nadaje się do używania z wąskimi gumami typu Easy Shiner od Kitecha, czy też niedługo poznacie naszą ofertę jeszcze lepiej, na przykład takiego fetisza od Selecta. Bardzo fajne gumy. Bardzo popularne tutaj na Ukrainie. Więc może od początku. Bierzemy sobie model Buzer. Musiałem sobie przypomnieć nazwę. Większość rzeczy jest też nowa dla mnie. Natomiast standardowy kształt. Bardzo fajna praca. I dobieramy sobie wielkość główki do tego wabika. Okej. Ten jest właściwie również odpowiedni, natomiast chcę też Wam wytłumaczyć, że wiele gum na grzbiecie ma jakieś punkty odniesienia, czy będzie to po prostu malowanie gumy i jakieś charakterystyczne miejsce, dzięki któremu możecie lepiej wiedzieć, w którym miejscu po prostu wyjść hakiem z korpusu gumy. To dużo bardzo ułatwi Wam proces zbrojenia. Natomiast ta guma nie posiada takiego udogodnienia, więc wszyscy wędkarze na początku tak naprawdę moim zdaniem powinni sami sobie taki punkt odniesienia zrobić. Czyli przymierzamy hak do korpusu, patrzymy, w którym miejscu powinien on wyjść. Oczywiście staramy się to robić równolegle do grzbietu wabika. Następnie robimy coś takiego i zaznaczamy sobie to miejsce, po prostu uszkadzając gumę tam, gdzie hak powinien opuścić jej korpus. Następnie, to jest ważny element, staram się jak najbardziej precyzyjnie umieścić grot haka w korpusie i powoli, bez pośpiechu. Ja akurat robię to troszeczkę niestandardowo, ponieważ lubię sobie przekręcić gumę w taki sposób. Wielu wędkarzy robi to inaczej niż ja. Natomiast ja jestem inny. Powolutku, na spokojnie nadziewamy gumę na hak. Ok. Tutaj już czuję, że haczyk jest w odpowiednim miejscu, a więc jak najbardziej po środku korpusu, grzbietu, przepraszam,
staram się wyjść gumą ze środka, no i teraz nasuwam ją na tą właśnie nie do końca wygodny kołnierz tutaj na. Poprawiamy. I mamy już gotową do owienia uzbrojoną gumę. O, ewentualnie można troszeczkę poprawić tutaj o, końcówkę. Można oczywiście poprowadzić to troszeczkę płycej, troszeczkę głębiej. Im bardziej będzie wystawał hak, tym lepiej będzie potem trzymał rybę, ale nie zawsze wyjdzie idealnie. Nie ma się co przejmować. Chodzi o to, żeby łowić ryby. Dobra, może teraz następny sposób zbrojenia, a właściwie po prostu pokażę, jak zbroić mniejsze gumy. Mamy taką mikrogłóweczkę z niedużym obciążeniem. Teraz wybieramy sobie model Fetish. Wyciągamy go sobie z opakowania. Wspaniały zapach. I co? Tak naprawdę akurat ten model jest spłaszczony z jednej strony, czyli jest tak mówiąc to spłaszczony grzbietobrzusznie. I znowu przykładamy hak do korpusu. Ok, staram się zapamiętać mniej więcej, w którym miejscu powinien wyjść hak z korpusu gumy. I powoli, na spokojnie, nie ma co się spieszyć. Lepiej zrobić coś raz, a dobrze. Naziewamy sobie gumkę na hak. Tutaj w ostatnim momencie, jeszcze zanim wyjdziemy gumą, lepiej sobie to ustabilizować, żeby wyszło to ładnie i precyzyjnie. O, widzę, że jeszcze troszeczkę powinienem przesunąć. Dobra, teraz powinno być ok. I opuszczamy korpus gumy. Dobra. Ok. I mamy gotową, uzbrojoną gumkę. Następnie, główki trójkątne. Nie wiem, czy są one popularne na Ukrainie. Możemy za chwilę zapytać Wanię, jak do nas dołączy. Doktora faworyta, jak go nazywam. Więc teraz mamy gumę typu jaskółka, ponieważ do takich gum najczęściej używam tego typu główek. Mają one bardzo charakterystyczny kształt, już pokazuję. O. Dzięki temu kształtowi ta ich praca jest zdecydowanie bardziej taka płynna, podczas podszarpywania mają one tendencję do szybowania w wodzie. Ok, jak widać, zwykłe takie nałożenie gumy na tę gumę nie jest do końca fajnym sposobem jej zbrojenia. Także najlepiej po prostu przyłożyć sobie główkę do gumki, zaznaczyć sobie palcami, w którym miejscu powinniśmy dokonać dekapitacji i zębami, jak ktoś nie ma, szczypcami, natomiast każdy szanujący się wędkarz powinien zrobić to zębami. Odcinamy kawałek korpusu gumy, czy to szczypcami, czy zębami, jak zrobimy to przed chwilą. Przykładamy ponownie sobie główkę do korpusu. Ok. I dalszy proces jest już tak naprawdę identyczny jak przy standardowej główce. Tylko tutaj bardzo ważne w przypadku tej gumy będzie, żeby zrobić to naprawdę precyzyjnie na początku, ponieważ ten kołnierz ołowiany, który znajduje się na trzonku haka, musi naprawdę wejść fajnie w gumę. Nie ma się co przejmować. Ok, mamy hak w odpowiednim miejscu. I teraz wychodzimy grotem przez grzbiet oczywiście w tym przypadku, bo niektóre gumy można to zbroić na płasko. I trzymając dosyć mocno korpus gumy, naciągamy ją na hak, przesuwamy, dopychamy. No i mamy uzbrojoną jaskółkę. Przepraszam, śliskie łapy. Wszystkie gumy są dosmaczane. Mają na sobie atraktor śliski, także nie ułatwia to roboty, ale
Wydaje mi się, że damy radę. OK. To były takie najbardziej podstawowe metody i style główek, jakich ja używam osobiście. Natomiast teraz pokażę Wam technikę zbrojenia w czebureszkę. Można użyć haków typu round, czyli takich standardowych. Ważne, żeby ten hak, znaczy dosyć istotne, żeby ten hak miał powiększone oczko. Dzięki temu praca gumy, szczególnie kopyt czy też riperów, dostaje takiego dodatkowego X-a, tak zwanego kopa, no i takiego kolebania w niektórych przypadkach. To już zależy od modelu wabika. Dobra, bierzemy hak, wybieramy sobie, wydaje mi się, że ponownie model fetish, ponieważ wielkość haka wymusiła to na mnie. Także ponownie przykładamy haczyk. A, powiedziałem, że przykładam, a nie przykładam. Mamy mniej więcej pojęcie, w którym miejscu będzie on musiał wyjść. Oczywiście zawsze to jest troszeczkę loteria, ale możecie w każdym momencie poprawić to. Haczyki są w tym przypadku bezzadziorowe, albo te zadziorki są naprawdę minimalne. Możecie sobie to po prostu poprawić, wyjść troszeczkę wcześniej. Najzwyczajniej w świecie, jeżeli po prostu nadziejecie gumę za daleko, o, już paluchy są strasznie śliskie, także nie jest łatwo. Ok. Brand Select nie żałuje atraktora. Atraktoru. Do swoich przynęt. To bardzo dobrze. Natomiast co którąś powinien po prostu wytrzeć łapy, no ale nie będę wycierał w naszą tutaj teamową koszulkę. Nie jest to dobry pomysł. I wychodzimy sobie z gumki. Następnie wybieramy czebureszkę. Bardzo fajne w czebureszce jest to, że po prostu można w miarę łatwo zmienić gramaturę gumy, w sensie gramaturę obciążenia. Dzięki temu możemy dostosować się do łowiska. Są różne kształty czebureszek, wiele kolorów, ale akurat to też występuje w główkach. Natomiast no, czebureszka jest takim fajnym obciążeniem też z tego powodu, że po prostu pozwala tej gumie na bardziej swobodną pracę, a rybie, nawet jeżeli guma jest na ciężkiej dosyć główce, typu czebureszka obciążona, po prostu to połączenie jest takie płynne i łatwiej jest pobrać gumkę okoniowi, sandaczowi, czy też szczupakowi. Co tam chcecie złowić tak naprawdę? Dobra, teraz postaram się wyciągnąć. Nie wiem, nazwę to insert albo pin z główki. To główka wolframowa, więc troszeczkę było to problematyczne. Ok. Teraz ważny element. Jak widzicie, ten insert, nie wiem, czy uda nam się tam nakręcić dla Was. Teraz bardzo ważna rzecz. Tak jak widzicie, ten insert z czebureszki ma z jednej strony takie duże oko, i to oko powinno iść do oczka w haczyku. Powinniśmy założyć je w ten, jak gdyby haczyk w ten sposób. Dodatkowo fajnie, jeżeli jest po prostu on umieszczony też do góry. No tak po prostu wymyślił to producent, dobrze by było robić to tak samo. Czasami nie uda Wam się to zrobić, ponieważ jest to troszeczkę mylące podczas zakładania. Może Wam to wyjść do góry nogami. Po prostu kombinujcie, aż załapiecie. Ok. Jakimś cudem udało mi się to zrobić za pierwszym razem. Także teraz nakładamy czebureszkę na insert. Dosyć istotne, jeżeli nie chcecie, żeby Wasza guma pracowała do góry nogami, ponieważ te czebureszki nie są jak gdyby, nie mają otworu idealnie symetrycznie, żeby więcej tego materiału, o ja właśnie zrobiłem na odwrót prawie, żeby więcej tego materiału ołowianego, czy jak wolframowego w tym przypadku było poniżej przynęty. Ok. Dobra. Udało się. Było trochę mocowania. Jak widzicie, pokazało się nam to oczko. Natomiast teraz bardzo istotne jest, ja osobiście nie używam bezpośrednio węzła do
do wiązania z czebureszką. Może niektórzy zawodnicy robią to w ten sposób, natomiast zawsze obawiam się, że szczególnie ołowiane czebureszki po prostu mogą mieć jakieś elementy dosyć ostre i uszkodzić potem linkę, dlatego zawsze blokuję to agrafką. Zapinam po prostu na agrafkę. Muszę pożyczyć od Wani, tutaj on sobie przygotował wszystko bardzo ładnie. Przypon z agrafką. O, już otwarta. Wspaniały człowiek naprawdę z naszego Iwana. Ok, staram się wycelować. Dobra, zamykamy agrafkę. Poprawiamy gumę. I jesteśmy w domu. To już jest gotowy zestaw. No może brakuje jeszcze wędki i kołowrotka, ale gotowy zestaw do łowienia okoli. Może pstrągów. Albo jakichś naprawdę mało ambitnych szczupaków. Co więcej. Oddamy tutaj przypon Iwanowi. Raz, dwa. Jakie są zalety jeszcze czebureszki nad standardową główką jigową? Możemy używać specjalnych haków offsetowych, dzięki temu będziemy mogli łowić w bardziej zaczepowych miejscach. Co więcej, no i przede wszystkim dosyć szybka wymiana obciążenia podczas łowienia. Nawet niektóre jak gdyby gramatury, te najbardziej zbliżone do siebie, mogą być zakładane na ten sam insert. Oczywiście te większe nie będą pasować, no ale to już jest kwestia tylko wymiany. Ja chyba pokazałem większość tego, co chciałem Wam pokazać dzisiaj. Zapraszam do siebie Wanię. Wania, can you come? Wania jest już z nami. Wania jest najlepszym bonusem, jaki mogłem sobie wyobrazić. Pokażę Wam fajne techniki, często używane na Ukrainie. Cześć Wania. Przepraszam, że tak długo czekać. Since Wania doesn't know Polish, but his English is pretty great, yeah? We understand each other very great. Przeskoczymy teraz na angielski, natomiast specjalnie dla Was będą napisy po polsku, tak żebyście wszystko zrozumieli. No i Wania pokaże Wam teraz takie podstawowe, często używane techniki na Ukrainie, z którymi ja się w jakiś tam sposób spotkałem, natomiast sam ich nie używam. Wytłumaczy nam też, jakie są plusy, jakie są może minusy takich technik, natomiast jedna z nich jest naprawdę mega fajna, także zostańcie z nami do końca. Wania. Okay, so for the start, I just want to say that in Ukraine, the jig fishing is most popular now. Probably it's like 90% of spinning fishing we do like jig. Jig, I mean, it's like bottom fishing with soft bait and some like sinker or jig head. Jig head, czebureszka, yeah. Yeah, so why I think we are quite advanced in such kind of jig fishing, because we have a lot of experience in it, and we have a lot of different rings. Actually, if we speak about the czebureszka, like this one, this rig was developed in Ukraine. Okay. Yeah, in Kharkiv city. Yeah. Actually, which one? Great rigging style. Yeah. Game changing for some people. So probably like long time it was the most popular rig in Ukraine. Yeah. But nowadays little bit change because I don't think we develop this rig. This rig probably came from Japan. Yeah, but it went viral, yeah? Yeah, here but, in Ukraine. But yeah. We start to use it more and more. And yeah. So what's the name of the rig? Jig rig. We can't wait. Okay, jig rig. So for jig rig, we need the special, the better to have the special shape of the sinker. It's so like pear, grushka. Yeah, 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 or just the drop shaped, yeah? Yeah, drop or grushka. Yeah. And for sure you can use even like czebureszka or some other. The point just you should have the eye to connect. Okay, great, yeah. And it's much more easy because you have already set up at soft baits on hook. For example, here is like offset hook, but you can use like this one. So you can use both like offset hook or just like regular single hook. Yeah, round hook, yeah. Yeah, also you can use double hook later, I'll show you. Oh. And you need just snap on your line or leader. So this is prepared. Yes. Snap.
What we will do, we first we just put on the snap the sinker, yeah, and the second we will put the hook with soft bait and just close the snap. That's yeah. all. And we are ready to go, yeah? Yeah. As you saw, it was very quick, comparable to my, of course I am clumsy, yeah, with my hands, but it is like really, really fast to change yes. the weight of the lure, yeah? Yes, this yeah. is the main advantage. Yeah. It works totally the same like Chiburashka rig, mm-hmm. so a lot of movement. Yes, yes, yes. Even it's better when you cast, because when you cast, it's flying okay. like this. Way. Okay. So yeah, the yeah, yeah. center of the mass, it's yes. Concentrated here, yes. and your lure, it's like a tail. So yeah, it's yeah, very, yeah. very good for far casting. Like dart, yeah? Yeah. Throwing, yeah. And also for me is the best advantage that you don't need in your box a lot of already rigged lures. Yeah. So you have in one place, you have just soft baits on hooks, and another place you have just sinkers. Yes. And it's very fast to change the weight. If, for example, I have now like 7 gram, yeah. I want to change for 3, I just take it out, put the 3 gram, and then put back yeah. the lure. 7-10 yeah, seconds all. And you're ready to go, yeah? Yeah, that's very all. Good for competition fishing, yeah? Yeah, competitive, very yeah. good for competition and very good for normal fishing. Yeah, yeah. Actually, for me, mainly now I use jig rig or jig head. Yeah. So I almost don't use Chiburashka yeah. now. Because it's very good for bottom fishing, yeah? Almost probably or maybe... Yeah, 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 for yeah bottom even fishing. Better than Chiburashka for the presentation because it is like a little bit up the bottom, yeah? Mm-hmm. When comparable to Chiburashka. But Chiburashka is maybe more universal, yeah, than jig head and is something in between. And jig ring, yeah. But for like horizontal fishing, the jig head is the best, yeah. yeah. Okay, probably so the best. I just want to show another type of weight. It's usual yeah. like drop shot weight, yes, yes, and yes. The advantage when you fishing, for example, for perch, it's a little bit upper. Yeah. From the bottom, yeah. From the bottom, and yeah. you can do such kind of mm-hmm. like presentation. Well, so it's about jig rig. Yeah. Great, great style of rigging, yeah. Yeah. And actually, here it is a Chiburashka from tungsten, mm-hmm. Not from the lead. And it's also very, very popular in Ukraine, especially yeah. for competition, the yes, tungsten. Yes, yes. Because it is like much more expensive, yeah, than the normal yeah, lead. It's one, it's yeah. much more expensive. For example, me, I don't use it on every fish, yes, but yes. I always keep some because the most okay. advantage it's that same weight as the lead, it's much smaller. Yeah, it's much denser than the lead, yeah. Yeah, and that's why right word. It's much better for far casting. Yes. Because it's flying more far because not so, how to say, with air. Yeah, yeah, it's more, yeah. No, bargy, not so big resistant yeah, of yeah, yeah. air. Yes, yes. Yeah, this is the main... Aerodynamic. It's yeah. more aerodynamic that way. Yeah. This is the main, actually, reason why our competition guys yeah. use it. And the next one is, it's makes more sound. Yes. Like this. And like higher sound, yeah? Yeah. Than lead, yeah. And especially for perch fishing, when you fish on the shells. Yeah. It sometimes it's work yeah. very good when you do some extra yeah, it sound. It may affect the purchase to start biting, yeah? Yeah. yeah. So why? I don't think you need it for everyday fishing, but no. you should have some. It's good to have some, yeah. yeah. If conditions need to very, very long cast yeah. and reach very far distance, because sometimes there is no fish in close distance. Yeah. Yeah, actually in Ukraine, everything from like jig, from this rigs is came from the situation because we don't have so much fish like in Europe. The problem yeah, that yeah. regulation Poland is almost bad. The same. Yeah. Many people do some like net fishing poaching, and take, yeah, yeah, and take work, the yeah. fish from the water. So Usuyom. It's kind of hard to catch something here in Ukraine. So yeah. why we
looking for such... Yeah, you need to be clever, smart. Yeah. Advanced clever, technique. Well, I will show people you... People adjust. I will show you another rig. It's kind of also interesting rig. How to rig the soft baits on double hook. Yeah. And there is some also advantage for this kind of rigging. Okay, for sure, you can just put it on one piece of double hook, but it will be not very good. Yeah. Also, you can just do like this, just pierce it. Yeah. It will be also not very good because it's located in like angle. Yeah. But if you want to do it straight and nice, it is some kind of special technique for do this. First, you need to check. Yeah, so you already, prepared a little bit the double hook because you just get it wider, yeah? Yeah, this a is a bit, another point. You need to just little bit... Yeah, spread it, yeah? Spread it. Yeah. Then we... Yeah, but first you need to understand which side you can do this. If you do this wrong side, the hook will be not like this, but like this. Yeah. So, first you can... check like this and understand which side you can do it. I hope you can see. So first that you need to do, you check the size, then you pierce from the side, not from the up, not from the bottom, but from the side of the loop. Yeah. So you pierce. Then you rotate the hook. Rotate the hook and take it like this. Mm-hmm. Need to be a little bit careful. Yeah, so that's why you needed the wider. Yeah. More space, yeah? Then the, you rotate the, it like rule. This. Okay. Also, one advantage, if you have like needle, you can put the needle first to make like hole inside. I know. It so it can guide you, yeah? A little bit, It's kind of guide, yeah. Yeah. And then you just push it here. Slowly. Yeah, slowly, accurately. Yeah. Just push. Not like I do. I'm also not very accurate. Yeah, now you see. You've made it great. It looks nice because you can connect now, for example, for Chiburashka, for jig rig, for everything. And have some advantage. The main advantage that our fishermen like, especially like competition guys, because you have a double hook, so it's more chance to hook up. To hook the fish, It's very important in competition, for sure. Another one, every fish counts. For me, it's a great advantage that it's very, very tough, because sometimes when you use like jig head, the soft baits after some cast, after some fish, it's trying to like always come out from the hook. I know what you mean. Especially on they cast. Slip from the hook. Yeah, slip from the hook. Yeah. But when you use such kind of rig, it never slips. Yeah, it's impossible. Yeah, because it's of the impossible. The way and it is it's almost like lifetime. Yeah, so I think that the main disadvantage is when you are like fishing this the places with a lot of snags, Yes, for sure. Because you can lose a lot of lures and the time that you need to make it, to rig it. Yes. Yeah, but you can make stuff like that at home. Yeah, you can prepare some so and put in the box already made it and put some like jig rigs and then you just need to connect on the fishing to make jig rig. And start to fish. Yeah, in fact, the tactic, the time is most important because nowadays the almost the only thing that you can't buy when it comes to fishing is the time. Yeah, for your fishing. Yeah. Yeah, and this kind of rig, it's more close to for working for like Chiburashka, so have a lot of also movement. Yeah. And for that condition, when you want more horizontally, like single jig head, but you want to have like extra hook, we have another rig. Okay. This one with treble hook. Yeah. So we need treble hook. We need the special sinker with kind of screw. Screw, Yeah. Z takim korkociągiem po prostu.
Yeah. If actually it's advantage if you don't have to something to open the bottle of wine, you can use this one to open the bottle of wine. Also. Yeah, you can take your girlfriend to the river bank and get some fish and always even open just keep a, in the wine. Pocket yeah, this one. Yeah, very convenient. Okay, so I will show you. Also, you need some part of metal wire. Yeah. And two split rings. Yeah, like a really short leader, yeah, metal steel leader. Yeah. Then you just screw into the soft baits, like this one. It's similar to rig that you make for like big baits for pike. The kotletów. The same name in here in Ukraine. And just put one of the hooks into the lure, like this. Yep. Yeah, now you have the rig that works totally the same like jig head, so you can do like straight retrieve. Yes, it's yes, yes. Very well works horizontally, but you have two hooks. Yep. So extra hook. Also advantage sometimes when you catch the pike, it it's disconnected and pike is here. Also some movement. Yes, so yes, yes. So it's not so easy for him to get off the hook. Yeah. Yes, right. So this one is also very, very popular great style stuff of the rig in Ukraine. So I think that's it. Yeah, yeah. That's all. This like three most advanced and nowadays is most popular rigs in Ukraine. Okay, super, Vania. Thank you very much. Także chyba na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy Wam, jeżeli Wam się podobało, oczywiście dajcie nam suba. Nasz kanał to, tak jak widzicie, IG Fishing. Dajcie nam lajka, szczególnie dla Wani, bo odwalił kawał dobrej roboty. Dzięki niemu będziecie łowili jeszcze skuteczniej. Wierzę w to. I co? Tak naprawdę chyba wszystko i do zobaczenia. Cześć! Yeah, we will be happy to share all our experience with you. And I hope I will be in this channel more. Yeah, I hope so too, So, and big thanks to Polish people to support us now in Ukraine. It's very important and it's really, we are happy about this. Appreciate it. You are welcome, guys. Thank you. Bye-bye.